No i tak. Okazuje się, że 5 minut do 12 to jest bardzo długi czas. To być może nawet i 2 tygodnie. No cóż. I tak bywa. Jednym się śpieszy, innym płynie wolno. A nam aktualnie płynie tak, jak trzeba właśnie. Idealnie, ani za szybko, ani za wolno. No i tu mamy taki zen właśnie. Całkowity zen. Zorka ma w brzuchu kartofle. No naprawdę, takie twarde gule. Wielkie, duże kartofle. No i z jednej strony kartofelki żeśmy rozmasowały i zrobił się miększy brzuszek. Maluszki może się odprężyły, poszły spać. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale teraz z drugiej strony dzieje się to samo. Brzuszek się robi mięciutki. Taki przyjemny, cudny. Tak? Kochana. No i już znowu kolejna sesja głaskania za nami. O, jednak są kartofle. Czuć teraz. Jakiś kartofel tam się chyba wypycha. Może one myślą, że bokiem mają przejść. Co, malutka? No, ale Zorcia taka szczęśliwa, lubi te nasze chwile bardzo. Każdy kotek ma jakieś inne takie swoje wymagania, a ona ma właśnie takie. Dobrze, no to cóż, machamy łapką. Pa, pa, pa. Wszystkim Wam polecam gorąco taką piękną gabrysię, która jest Zorką tylko 2 lata wcześniej. Kotka jest przecudna. Jest towarzyska, oswojona, komu, komu. No a tutaj na koniec gratisik, nasz grubasek śliczny. Pa, pa!